W tym odcinku pokażę, jak zbudować wykres, który będzie pokazywał, w którym miesiącu został osiągnięty cel, który możemy dynamicznie określić, i od tego momentu na wykresie dane będą oznaczane innym kolorem. Oczywiście tu jest pełna dynamiczność. Jeżeli ten cel zmniejszę, na przykład ustawię na 12 tysięcy, to Excel pokaże, że już w maju cel został osiągnięty i od maja wszystkie kolejne słupki mają zielony kolor. Jeżeli podwyższę cel, powiedzmy na 30 tysięcy, to okaże się, że ten cel został osiągnięty dopiero w grudniu. Oczywiście na podstawie tych danych. Do dzieła. Pierwszy krok. Będę potrzebował dwie kolumny pomocnicze, na których wyliczę dane, które będą na wykresie. Więc wstawię dodatkową kolumnę przed kolumną C. Tej nowej kolumnie dam tytuł poniżej celu. I tej kolumnie obok dam tytuł powyżej, ponad cel. Lub powyżej celu. To nie ma oczywiście znaczenia. Może jeszcze ładnie sformatujmy ten tytuł. Trochę mnie to drażni, więc nadałem odpowiedni format. I tutaj powiem Excelowi, aby w tej kolumnie przepisał wszystkie te wartości stąd, dopóki suma ich jest niższa od celu, czyli niższa od 25 tysięcy. Więc tu napiszę odpowiednią formułkę, korzystając z funkcji jeżeli. Powiem Excelowi, aby sprawdzał, czy suma tych wartości sprzedaży liczonych narastająco, więc zaznaczę komórkę B2, czyli tę pierwszą sprzedaż. Klikam dwukropek, aby wstawić jeszcze raz adres tej komórki B2. Zamykam nawias i mówię Excelowi, aby sprawdzał, czy ta suma jest niższa niż cel. Teraz blokowanie. Blokuję pierwszy adres B2, aby w funkcji suma był dynamicznie rozszerzający się obszar, i blokuję bezwzględnie adres komórki E2, czyli tej komórki, w której jest cel. I teraz powiem Excelowi, że jeżeli tak będzie, jeżeli ta narastająca wartość sprzedaży jest mniejsza niż cel, to chcę przepisywać te wartości. W przeciwnym razie chciałbym wstawiać 0. Zamykam nawias, zatwierdzam, kopiuję tę formułę do samego końca. W ten sposób widzę, że sprzedaż, ten cel został osiągnięty dopiero we wrześniu. I tutaj zrobię dokładnie odwrotność, więc skopiuję tę formułę. Ctrl-C, Escape. Ustawiam się w komórce obok, Ctrl-V i trochę ją przerobię. Powiem Excelowi, aby zamienił miejscami te elementy, więc jeżeli sprzedaż będzie, jeżeli te wartości narastające będą mniejsze niż, może zrobię, żeby były większe niż lub równe, więc jeżeli osiągniemy ten cel, to wówczas będę chciał przepisywać wartości stąd, w przeciwnym razie będę wpisywał 0. Czyli ta druga część w sumie taka sama jak była wcześniej, zmieniłem jedynie znak w tej formule, w tym porównaniu. Klikam Enter, kopiuję do samego końca w dół i sprawdźmy, czy działa. Jeżeli cel obniżę na 15 tysięcy, odpowiednio wszystko się przestawi. Jeżeli podwyższę, na przykład na 28 tysięcy, odpowiednie obliczenia się wykonają. I teraz zaznaczam dane, które będą miały być na wykresie, więc na pewno te miesiące. I na pewno te pozycje poniżej celu i ponad cel. Klikam Alt F1, aby szybko wstawić domyślny typ wykresu. Tytuł mogę usunąć. I spójrz, już na tym wykresie dane rysowane są innym kolorem. Te słupki pomarańczowe i niebieskie teraz są obok siebie. Przy każdym miesiącu tego nie widać, bo tam, gdzie są niebieskie, nie ma pomarańczowych i na odwrót. Ale zróbmy trochę kosmetyki. Więc mogę na przykład usunąć linię siatki. Włączę, klikam na którymkolwiek elemencie dowolnej serii, prawym przyciskiem myszki wybieram polecenie formatu i serię danych i w okienku, które się pojawi, ustawię, aby serie się na siebie nakładały. Zamykam to okienko i teraz powiem Excelowi, że ta seria niebieska to jest poniżej celu. Chciałbym, aby ona miała brak wypełnienia i jedynie jakieś kontury. Natomiast ta seria, która pokazuje osiągnięty cel, aby była na przykład w kolorze niebieskim. Tutaj ustawię wypełnienie może na zielony kolor. No i sprawdźmy. Aha, jeszcze legenda. Nie zaznaczyłem, tworząc ten wykres, nie zaznaczyłem tych tytułów poniżej celu i ponad cel, więc legenda została przypisana automatycznie. Serię 1 i serię 2 to nie jest zbyt ładne, więc klikam na wykresie, aby zaznaczyć jakiś element wykresu. Przechodzę do karty projektowanie, wybieram przycisk zaznacz dane i zaznaczam pierwszą serię. Ta pierwsza seria jest to poniżej celu. Klikam edytuj i nazwa tej serii to jest wartość z komórki C1. Klikam OK. Teraz to samo dla drugiej serii. Nazwa jej to jest ponad cel z komórki D1. OK. OK.
i powinno wszystko działać. Sprawdźmy to, może troszeczkę obniżę ten wykres. Cel obniżę na 15 tysięcy. Automatycznie więcej słupków jest zielonych. Jeżeli cel podwyższę na 20 tysięcy, Excel mówi mi, że cel został osiągnięty dopiero w sierpniu dla tych danych. Oczywiście te dwie kolumny pomocnicze mogę teraz ukryć w jakiś sposób, na przykład ustawiając biały kolor czcionki i ustawiając tło w komórce na brak. W ten sposób nie będzie tych danych widać. Oczywiście mógłbym spróbować ukryć te kolumny, ale jeżeli ukryję, to wykres nie będzie chciał działać, więc te dane muszą być gdzieś widoczne, inaczej muszą być w odkrytych komórkach, natomiast można je ukryć w jakiś inny sposób. Te błędy, te zielone trójkąciki, które tutaj się pojawiły w lewym górnym rogu, one biorą się stąd, że formuła ma dynamicznie rozszerzający się obszar. Ups, nie widać teraz tej formuły, bo jest biały kolor czcionki, ale możemy ją obserwować tutaj w pasku formuły. Ten dynamicznie rozszerzający się obszar sprawia, że w kolejnych komórkach jest formuła, która pomija przylegające do tego obszaru komórki, stąd to ostrzeżenie, ale te ostrzeżenia można bardzo łatwo ukryć. Zaznaczam je, naciskam ten tag inteligentny, wybieram ignoruj błąd i to samo tutaj w kolumnie obok, ignoruj błąd i wtedy tych danych nie będę widział, a mogę jedynie manipulować sobie celem.